To temat, który od kilku dni zajmuje zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Koniec prac domowych. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Czy to dobry pomysł i czy uczniowie wszystkich szkół mają być traktowani jednakowo, sprawdzał Paweł Jędrusik. Najmłodsi z klas od 1 do 3 zadań mają nie mieć wcale, a ci nieco starsi w klasach od 4 do 8 będą otrzymywać zadania, ale odrobić będą je mogli tylko chętni. Taryfy ulgowej nie będą mieli uczniowie szkół średnich. Zdania są podzielone. W tej szkole jest tak, że zadania mają funkcję utrwalającą, czyli dzieci, jeżeli jest w ogóle zadanie domowe, to tylko po to, żeby utrwaliły tematy, które były realizowane w szkole. Ja pytałam ostatnio uczniów na moim przedmiocie, ja uczę akurat języka niemieckiego, czy rzeczywiście mają tak wiele tego zadania domowego. Oni powiedzieli, że nie. Mają owszem dużo nauki. Tutaj chyba bardziej jest w tym kierunku, w szkole średniej wygląda to w ten sposób, że młodzież musi się dużo przygotować do zajęć, tak? W sensie czy sprawdzianu, czy kartkówek, czy doczytać jakiś materiał. Nauczyciele zwracają też uwagę, że zadania domowe dla najmłodszych zniechęcają ich do nauki i ma to też wpływ na ich dzieciństwo. Bo zabiera to ich zwyczajnie dzieciństwo. Zabiera czas, który mogą spędzić z rodzicami, z rodzeństwem, z kolegami. Od takich zadań domowych musimy odejść, bo to zabiera dzieciństwo dzieciom. Natomiast zadania domowe takie, które pozwalają na zabawę dalej w domu poprzez działanie i uczenie się poprzez działanie, no tak. Deklarację wprowadzenia nowych zasad w pracach domowych złożył kilka dni temu premier Donald Tusk. Mają zacząć obowiązywać od kwietnia. Uroczyście ogłaszam. Tego problemu więcej nie będzie. Pytanie, czy zadania domowe to rzeczywiście tylko problem, czy jednak, jak mówi wielu nauczycieli, najprostsza metoda na utrwalenie materiału przerobionego w szkole.